dzisiaj w polskim domu na greckiej ziemi będziemy robić milion dolarów. To jest kretyński pomysł zupełnie. Czyli typowy van life. No bo mamy problem, bo jest nieodśnieżona droga dalej. Kajak dmuchany mamy. Z dziurką. Pękniętą gumą zajmiemy się później. Chłopiec czy dziewczynka? Zgadnijcie, co to będzie. No i nie trzeba pić. Lisy w Edenie. Odcinek 92. Grecka wyrocznia. Teraz trochę wygląda, jakbyśmy mieli wjechać prosto do rzeki. O, właśnie widać rzekę. Robi się coraz bardziej wąsko. Już 20 minut szukamy miejsca postojowego. Ciągle trafiamy na koniec drogi i nigdzie dojechać się nie da. Czy w końcu gdzieś dojedziemy? Czy w końcu będzie gdzieś bezpiecznie? The next day. Jak to zwykle bywa, miejsca postojowe, jeżeli do nich dojeżdżamy wieczorem, kiedy jest zupełnie ciemno, wyglądają o wiele bardziej strasznie niż w dzień. I tu jest tak samo. Jesteśmy na półwyspie Pelion. Tak samo nazywa się pasmo górskie, które go tworzy. Półwysep jest bardzo górzysty, trudno się po nim jeździ, nie ma takich prostych, szybkich dróg. A nas prócz gór otaczają także trzciny, które kojarzymy też z Hiszpanii. Wyglądają bardzo podobnie, chyba to są te same trzciny. Jak wczoraj wieczorem jechaliśmy, to nawet zahaczyliśmy o jedną i nam tu utkwiła. Jednak nie taki diabeł straszny. Wczoraj wyglądało to przerażająco. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się droga skończy, że zaraz wpadniemy do rzeki, że zaraz będzie jakieś urwisko albo rzeka się na nas wyleje. A dzisiaj się okazuje, że to zwykła, taka wiejska droga. Dzisiaj taki dzień przejazdowy, dużo czasu w samochodzie, czyli typowy van life albo van. Jesteśmy na półwyspie Pelion, bardzo górzystym półwyspie i ze względu na to my się teraz wspinamy. Od zachodu jedziemy na wschód, gdzie będziemy zjeżdżać. Góry schodzą prosto do morza, właśnie od wschodu do Morza Egejskiego. A Pelion jest nazywany, był nazywany letniskiem bogów według mitologii. My teraz sobie przejeżdżamy w taki sposób, że co chwilę robimy przystanki i jesteśmy na takich tarasach widokowych i właśnie widzimy przed sobą Volos. W zeszłą niedzielę szczyciliśmy się tym, że ominęliśmy zimę, że przed nią uciekliśmy, że gonimy wiosnę i że ta wiosna jest coraz bliżej i nawet dzisiaj rano miałam takie poczucie, że jest coraz bliżej, a teraz jesteśmy mniej więcej na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza i jesteśmy bardzo blisko zimy. Zaspy są takie na poboczach, na szczęście jezdnia jest odśnieżona, zaspy są takie, że trochę jest lęk tu zostać. Oczywiście mamy plan na wybrzeżu gdzieś znaleźć nocleg, ale znowu nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo czytałam, że no ta wschodnia część wybrzeża jest trochę mniej turystyczna, trochę bardziej dzika, przez co trochę trudniej dojechać na to wybrzeże. Ale nie jest tak źle, no bo są oczywiście zaspy i droga jest taka typowo górska, ale jest 8 stopni. Na razie pokazuje mi termometr. No. Także nie tak dramatycznie, aczkolwiek wjeżdżamy w chmurę. I w tej chmurze może się różnie wydarzyć. Aha, moment. No. Wow. No bo mamy problem, bo jest nieodśnieżona droga dalej. Ale GPS co mówi? No właśnie, popatrz. No. Każe nam jechać w lewo i w lewo nie da się jechać. No jakby nie da się jechać. A jesteśmy już za Hanią, to znaczy no miejsce, które łączy przełęcz wschodnią i zachodnią. Więc tu powinniśmy już zjeżdżać. Chyba powinniśmy się przebrać, wziąć narty. Tutaj państwo właśnie wracają chyba z jeżdżenia. Cudnie to wygląda. Przejście jest. Jeśli byśmy chcieli, to możemy po prostu sobie przejść się. Ciach, ciach, ciach. Na drugą stronę. Ale pojechać chyba się nie da. Kajak dmuchany mamy, ale nie mamy nart. Spróbujemy inną drogą. Jest jeszcze inna, tylko nadrobimy trochę. No ale żeby przejechać na ten wschód, no bo tak to bez sensu cała wyprawa.
Mieliśmy jechać tędy, ale tu się nie da, więc troszkę się cofniemy i pojedziemy tędy. No ta droga wygląda całkiem imponująco. Imponujące. Jak będą takie zaspy jak teraz, to myślę, że możemy skończyć bardzo szybko tę podróż, ponieważ nie mamy łańcuchów. No właśnie, te łańcuchy to jest problem, a zbliża się opad śniegu. Patrzyliśmy na pogodę. No dobra, no trudno, przygodo, ahoj. Że tak powiem odwrotnie. Uprzejmie donoszę, że jesteśmy uratowani. Jak widzicie, przestrzeń za szybą się zmienia, więc jedziemy, cały czas jedziemy i myślę, że na wybrzeże dotrzemy. Z 15 stopni, które mieliśmy rano, zrobiło się 5, więc nie aż tak tragicznie, raptem tylko 10 spadło. A skoro spadło, to trzeba uzupełnić węglowodany i dzisiaj w polskim domu na greckiej ziemi będziemy robić włoskie przysmaki. Zgadnijcie, co to będzie. Powiem tylko tyle. To będzie coś z patelni, co już raz robiliśmy na waszych oczach. Jestem głodna. Przyznam szczerze, że tak krętymi i stromymi drogami to dawno nie jechaliśmy. Silnik wyje, ja właściwie muszę co chwilę na jedynkę redukować, żeby podjechał samochód, bo inaczej gaśnie. Myślałam, że ty też wyjesz co chwilę. Ja wyję wewnętrznie, ale nic się takiego nie dzieje, aczkolwiek jeżeli spadnie tutaj śnieg, a jest taka prognoza, to na pewno nie podjedziemy. Zjeżdżać też będzie niebezpiecznie, więc myślę, że warto jest znaleźć dobrą miejscówkę na najbliższą dobę, kiedy te opady śniegu mają wystąpić. Jesteśmy na jednym z placów w miasteczku, wsi może bardziej, o nazwie Cangarada. Kręcimy się w koło, żebyście zobaczyli, jak ten placek wygląda. Jesteśmy na jednym z czterech placyków. A co tutaj jest takiego, co wyróżnia ten placyk, powie Kuba? Placek wyróżnia platan, który ma 800 lat, a obwód jego pnia to 17,5 metra. Wow, ale nie jest najstarszym drzewem, nie, najstarszym platanem w Grecji, ponieważ najstarszym jest inny platan, który też jest w Cangardzie. I ma 1000 lat na kolejnym placyku. Może do niego dojedziemy. Nie jest łatwo się zatrzymać, powiem wam szczerze. I nie mówię teraz tylko o kręceniu się w kółko, chociaż też nie jest łatwo się zatrzymać. Nie. Bo tutaj mało jest takich parkingów do zatrzymania się. Ja raczej. Nie wiem, my nie dojedziemy, ponieważ ja nie będę w stanie prowadzić za chwilę. Moim zdaniem musimy zostać na tym placu. To jest trochę tak, że ja alkoholu nie mogę pić i teraz właśnie w ten sposób się trochę tak otumaniam. A co z naszym potomkiniem albo naszym, już nie mogę mówić. Myślę, że to kołysanie dobrze robi. Tak? Tak. No dobra. Wow. Potrzymaj, no. No i nie trzeba pić. Architektura trochę jak w Asturii. Na północy Hiszpanii, a dachy trochę jak? Dachy trochę jak w Gjirokastrze w Albanii, ponieważ pokryte są takimi srebrnymi łupkami, srebrzystymi łupkami. Myślę, że jak jest słońce, to się tak bardzo mienią i tak właśnie jest w Gjirokastrze. Ona zresztą nie bez powodu jest znana miastem srebrnych dachów, bo tam też są właśnie takie dachy pokryte takimi łupkami. Jeżeli ktoś jest ciekaw w Gjirokastry, to zapraszamy, tu będzie link do filmu, na którym trochę jej pokazujemy. Nie tylko my. Bo też jest z nami bardzo miły przewodnik. Pół godziny później i już zmiana garderoby. Na szczęście mamy dom przy sobie i można było się odziać. Kuba właśnie zajmuje się poziomowaniem naszego domu, żebyśmy mogli się umyć, ale nocleg mamy dzisiaj przepiękny, to znaczy bardziej miejsce. Zaraz wam pokażemy. Widok wart milion dolarów, bilion dolarów, bo jesteśmy na półwyspie, bilion. O. Bez najazdów by się nie udało, nie? Bez najazdów by się nie udało, ponieważ jest tak wszystko przechylone, więc trzeba jedną stronę podnieść. Tak, szybki spacer na plażę i robimy pizzę. Pizzę.
Cześć, super, że jesteś. Jeśli lubisz oglądać nasze filmy i chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapraszamy do subskrypcji, czyli po prostu kliknij ten czerwony przycisk pod filmem. To jeden ruch Twojego palca, a bardzo duża pomoc dla nas, lisów. Dziękujemy. Dzięki temu, że ciasto na pizzę zrobiliśmy wczoraj i wczoraj mieliśmy pizzę, możemy mieć ją też dzisiaj. Takie dwa kawałki starczą nam na dwie puchate pizze z patelni, bo to jest cały bajer, że ta pizza będzie z patelni. Już robiliśmy taką pizzę w Norwegii. Jeżeli ktoś jest ciekaw, znów zapraszam na film. Tym razem to był live, ale naszym zdaniem jeden z fajniejszych live'ów, jakie robiliśmy na YouTubie. Będzie po lewej stronie ekranu, czyli po której stronie? Po tej stronie. What? Będzie link. Mamy ciasto. Mamy patelnię i mamy składniki, takie pikantne salami, mamy nawet, słuchajcie, mortadele, mamy passatę, z której zrobimy sos, mamy mozzarellę i pieczarki. Z tego wszystkiego wychodzi bardzo dobra pizza z patelni. Przepis na pizzę znajdziecie na naszym live'ie, a my dajemy Wam przepis na takie zachody słońca, na które właśnie czekamy. Podróżujcie z lisami. No właśnie, bo to jest chyba jeden z ważniejszych składników tej pizzy, mianowicie widok, przepiękny widok na przepiękny brzeg. Czuję się trochę jak pan Robert Makłowicz. Serdecznie pozdrawiamy. Jesteśmy fanami. No i cóż, pizza z patelni z widokiem na półwysep Pilion. Dzisiaj aura średnia, więc postanowiliśmy zostać w domu. Ja pracuję na komputerze. Hippie asystuje, a Zosia robi przedwczesny, tłusty czwartek. No właśnie, pada deszcz, więc wykorzystujemy sytuację. Mam nadzieję, że w tłusty czwartek, prawdziwy tłusty czwartek, nie będzie padał deszcz i będziemy mogli zwiedzać, więc dzisiaj robimy obwarzanki. Jeszcze się nie dorobiliśmy wałka, więc doradzimy sobie tak, jak sobie radzimy, a ja robię obwarzanki, czyli takiego donata z dziurką i żeby zrobić dziurkę, używam obrączki Jakuba. Wymyta, więc nie bójcie się. A tutaj proszę bardzo, takie oto donaty do gorącego oleju. Na chwilkę ciasto drożdżowe. Posypiemy cukrem pudrem. I będą dobre, smaczne na lisie. A widok wciąż nie najgorszy. Jak to jeszcze chwilę temu powiedział Kuba, ahoj, przygoda, przygoda, ahoj. No to ahoj. Nie wiem, czy słyszycie ten syk, ale niestety powietrze uchodzi. Uważajcie na górskie kamienie w Grecji. I zabierzcie z sobą dobry lewarek, ponieważ może się przydać. Kuba już działa. Ile możemy jeździć na zapasówce? My mamy normalne koło, więc możemy jeździć ile chcemy, ale nie możemy jeździć bez koła zapasowego. A to byłoby wtedy zapasowym. Niestety walnąłem w kamień. Moja wina troszkę, bo widziałem, że jest blisko, ale myślałem, że przejedziemy, a niestety jakoś niefortunnie uderzył. Plus jest taki, że wszystkie śruby udało mi się odkręcić, bo czasami jest tak, że się zapieką i koniec. A udało się, więc możemy to koło wymieniać. Teraz podnosimy samochód, znajdując odpowiedni punkt pod podwoziem, żeby nie wygiąć progów. Zwróćmy uwagę, że najpierw poluzowałem śruby, bo one są mocno zakręcone. Jakbym to chciał zrobić na lewarku, to mógłbym zwalić samochód z lewarka i to nie jest dobry pomysł. No i najpierw też zobaczyłem, czy koło jest w porządku, bo jakbym wszystko popodnosił się, by okazało, że koło jest albo nie okej, albo nie mogę go wyjąć, bo czasem taka winda, to jest kretyński pomysł zupełnie, że to jest pod spodem, tam się chlapie, czasem takie windy się zapiekają, jak są stare i się nie da wyjąć koła. Myśmy tą windę wymienili 2 lata temu właśnie dlatego, żeby później działała. Więc to też zwróci na to uwagę, żeby winda do koła zapasowego była działająca. A w Macedonii, jak się zakopaliśmy, od razu znalazła się pomoc. A tutaj nie ma nikogo. Sami sobie. Sterem żeglarzem. Naprawiaczem kół. Muzyka.
Zachód słońca 17.50 i właśnie jest 17.50. Zachód słońca za nami, a my jesteśmy coraz bliżej domu, chciałoby się powiedzieć, i myślę, że tutaj dzisiaj zostaniemy na noc, tak? Ponieważ mamy dom obok. Mieliśmy jechać dalej, co prawda. Delfy są naszym celem, słuchajcie. Ale myślę, że tu przy ulicy też jest miło. No i dobra, no teraz lekkie dociśnięcie tych śrub. Zniżamy i dokręcamy na maksa i jedziemy do wulkanizatora. Ale to już jutro, wulkanizator. Dobranoc. Pękniętą gumą zajmiemy się później. W nocy na szczęście ta nowa guma dała radę, przetrzymała i mogliśmy nawet dojechać. W naszej sytuacji pęknięta guma już niewiele zmienia, wiecie o co chodzi. I nie śpieszy nam się, to prawda, dojechaliśmy do Delf i w końcu możemy zagłębić się w starożytność, bo tej starożytności na północy aż tak dużo nie było. No myśmy je za dużo nie widzieli. No a tutaj jesteśmy w miejscu bardzo ważnym dla antycznego świata, ponieważ to była wyrocznia w Delfach, miejsce, do którego zjeżdżało nie tylko wielu Greków, ale także w ogóle wiele osób z okolic, żeby się dowiedzieć, co ich czeka. Podobno taka wyrocznia może była otumaniona jakimiś oparami, które wypodobywały się spod ziemi z takiej szczeliny, może to były jakieś palone zioła, nie wiadomo do końca. Tak czy siak, my zobaczymy, jak to wyglądało. To co, wyrocznio, chłopiec czy dziewczynka? Kącik architektoniczny. Jesteśmy w miejscu kultu Ateny. To są świątynie Ateny. Są dwie świątynie. Właściwie są zachowane takie fundamenty bardziej z tych dwóch świątyń. Są też dwa skarbce. Jest też bardzo charakterystyczny budynek, który widzimy z tyłu, tak zwany tolos. On był okrągły. Właściwie widzimy jego fragment, fragment kolumnady. Te kolumny były odrestaurowane w latach 30. XX wieku. Natomiast ten budynek jest o tyle ciekawy, że jego przeznaczenie nie jest do końca znane. Istnieje hipoteza, że był związany z kultem Matki Ziemi. Sanktuarium Ateny, w którym się znajdujemy, określane było mianem Pronea, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że znajdowała się przed świątynią Apolla, czyli wędrowcy, którzy szli do Delf od wschodniej strony, najpierw trafiali do sanktuarium, a Atena była boginią mądrości, zdrowia i trochę tematycznie płodności. Jesteśmy w najważniejszym fragmencie starożytnych Delf, to znaczy na końcu świętej drogi, którą podążali pielgrzymi idący do wyroczni. Wzdłuż tej świętej drogi, wzdłuż tego ostatniego fragmentu możemy zobaczyć pozostałości dziękczynnych rzeźb i nawet skarbców, bo największe miasta, najważniejsze miasta miały nawet skarbce. Tutaj prócz świątyni Apolla, do której zaraz dojdziemy, są także pozostałości budynków rzymskich. No bo jak Rzymianie przyszli, to postawili swoje obiekty, chociażby to miejsce, w którym jesteśmy, to jest rzymska agora. Natomiast na górze jest rzymski amfiteatr, który był ustawiony na miejscu greckiego. Przy samej świątyni Apolla znajduje się miejsce, gdzie urzędowała, przyjmowała wyrocznia. Tutaj tych rzeźb już, które były kiedyś, tych monumentów nie ma, nie zachowały się w ogóle, zostały zniszczone, rozkradzione. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie przeczytałem, że pośród nich był nawet koń trojański, zrobiony z brązu, postawiony oczywiście przez Trojan ku uczczeniu, upamiętnieniu zwycięstwa nad Spartą. A to z kolei skarbiec Ateńczyków, bardzo okazały. Są trzy główne style: doryjski, joński i koryński.
Jeżeli chodzi o kolumnę, która za mną jest, to jest kolumna jońska. Łatwo jest ją rozpoznać po charakterystycznej głowicy. Ma takie dwa ślimaczki zawinięte. Styl dorycki jest najprostszy i głowica kolumny w tym stylu ma taką poduszkę tylko. Natomiast koryński styl jest najbardziej rozbudowany, najbardziej strzelisty. No i głowica takiej kolumny koryńskiej to są takie rzeźbione liście akantu. Według starożytnych Greków Kuba siedzi właśnie w samym środku świata. Ale siedzę także na fundamentach starożytnej sceny. To jest to, co z niej zostało. Jesteśmy w Tatrze i przyznam szczerze, że to jest całkiem niezłe tło do wystawiania sztuk teatralnych. To co? Chłopiec czy dziewczynka? No zaraz się dowiemy. Kamień, czyli wyrocznie o nazwie Omphalos, co w wolnym tłumaczeniu znaczy pępek, taki pępek świata, znajdował się w świątyni za mną, w świątyni Apolla, w podziemiach dokładnie. No i z wyroczni akurat przepowiadała kapłanka Pytia. Otumaniono właśnie oparami, o których mówił Kuba wcześniej. Mi się bardzo spodobała informacja, że w momencie, gdy wyrocznia się pomyliła, gdy odpowiedź z czasem okazywała się zupełnie inna, to mówiono, że to była zła interpretacja, ponieważ wyrocznia nigdy się nie myli. Także czy chłopiec, czy dziewczynka, wyrocznia się nie pomyli.